Villa Hammerschmidt, siedziba prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Tym razem tylko polski premier Mieczysław Rakowski jest gościem Richarda von Weizsäckera. Rozmowa zgodnie z programem odbyła się przy śniadaniu i w cztery oczy. Rozgłośnie radiowe już w kilka minut później snuły przypuszczenie, że jednym z tematów była z pewnością planowana wizyta prezydenta RFN w Polsce i to dokładnie w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dziś też premier Mieczysław Rakowski spotkał się z przewodniczącą Bundestagu, drugą po prezydencie osobą w państwie, chadeckim politykiem panią Ritą Zismut. Pierwszą oficjalną wizytą przewodniczącej Bundestagu w dzień po wyborze była podróż do stolicy Polski, gdzie Rita Zismut wzięła udział w spotkaniu przewodniczących parlamentów. Pani Rita Zismut jest rzecznikiem szerokiej współpracy z naszym krajem. Wczorajsza rozmowa Mieczysława Rakowskiego z wicekanclerzem i ministrem spraw zagranicznych Hansem Dietrichem Genscherem. Liberalny polityk jest zdania, że istnieją dziś szanse na otwarcie nowego rozdziału w RFN-owsko-polskich stosunkach. Ten kierunek zdaniem ministra potwierdza znaczenie układu podpisanego przez RFN z Polską w 1970 roku. W wywiadzie radiowym, odnosząc się do polskich reform, minister Genscher stwierdził, że ich realizacja stwarza dobre przesłanki do poprawy gospodarczej współpracy między obu państwami i staje się prawną podstawą powoływania do życia wspólnych przedsiębiorstw. Dzisiejsze popołudnie upłynęło pod znakiem spotkań premiera Mieczysława Rakowskiego w Düsseldorfie. Szef polskiego gabinetu był gościem premiera krajowego rządu i wiceprzewodniczącego SPD Johannesa Raua. W tym samym dniu Mieczysław Rakowski spotkał się również z prezydentem Francji François Mitterrandem i premierem Norwegii panią Brandtem. Rozmowa z wicepremierem i ministrem finansów Izraela Szymonem Peresem. Prasa zachodnio-niemiecka jednoznacznie stwierdza, że rozmowy polskiego premiera prowadzą do zaufania i poparcia wobec realizowanych obecnie w Polsce reform, a zachodnio-niemiecka telewizja poświęciła Mieczysławowi Rakowskiemu niespotykane w tym rozmiarze miejsce na antenie. Spotkanie z polskim gościem w Izbie Przemysłowo-Handlowej, na które przybyło ponad 300 wybitnych przedstawicieli zachodnio-niemieckiej gospodarki i publicyści podejmujący tę tematykę w prasie, radio i telewizji. Słowa Mieczysława Rakowskiego zafascynowały obecnych swym realizmem, konkretnością, swadą i siłą przekonywania. Budziły bezsporne zainteresowanie, jak i zaufanie do polskich reform, które strona zachodnio-niemiecka traktuje jako warunek ożywienia współpracy we wszystkich dziedzinach między obu państwami. Kolejne rozmowy polityczne, tym razem z Komisją Spraw Zagranicznych Bundestagu i jej przewodniczącym chadeckim politykiem doktorem Hansem Sterkenem. Z ogromnym zainteresowaniem i głośnym echem spotkała się wczorajsza rozmowa z premierem Rakowskim w programie zarezerwowanym wyłącznie dla wybitnych przedstawicieli życia politycznego. Redaktor naczelny drugiego programu, CDF, Klaus Bresser, przeprowadził wywiad, w którym telewizowie przekonali się, że polski premier nie tylko swobodnie posługuje się językiem niemieckim, lecz także jest człowiekiem ostrych analiz, błyskawicznego refleksu, głębokiego realizmu i wielkiej troski o pomyślność na wyprowadzenie Polski z kryzysu gospodarczego. Und was würden Sie dann tun? Dann werde ich, wenn werden die sich als oppositionelle politische Partei vorstellen, dann mache ich, werde ich das tun, was tut jede Regierung, hat eine Opposition. Schluss. Panie premierze, jak rzadko której wizycie szefa rządu w RFN towarzyszyło ogromne zainteresowanie pana pobytowi i rozmowom przeprowadzonym w Republice Federalnej Niemiec. W Bonn uważa się, że to zainteresowanie jest zapowiedzią przełomu w stosunkach zachodnio-niemiecko-polskich. Czy można potwierdzić tę opinię? No, ja sam mówiłem o tym w ostatnich kilku miesiącach, że spodziewam się przełomu w stosunkach pomiędzy Polską i Republiką Federalną Niemiec. Te rozmowy, które odbyłem, świadczą, że moi rozmówcy, zaczynając od kanclerza Helmuta Kohla, podzielają pogląd, że w tym roku właśnie, w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która zaczęła się od Polski, należy uregulować wszystkie sporne sprawy istniejące między nami i otworzyć kolejną, wyższą fazę w rozwoju stosunków między naszymi państwami, rządami i narodami. I sądzę, że ten pogląd można podzielić, z tym, że jest rzeczą oczywistą, iż muszą nastąpić jeszcze tutaj różnego rodzaju fakty, które potwierdzą tę opinię o przełomie. Opierając się właśnie o to wielkie zainteresowanie, którym wyznaję szczerze, byłem nawet trochę zdumiony, to sądzę, że nie jest to przesada. To wszystko w tym dzienniku. Dziękuję Państwu. Do widzenia.